Cześć, siemano, tutaj Suetny i gramy dalej w Borderlands 3. Znajdujemy się na nowej planecie Footsteps of Giants, czy Giants, taki mamy tytuł kolejnej misji. Typhon de Lion chce, żebyśmy powstrzymali Destroyera z pomocą, jak on to nazywa, maszyny, ale potrzebujemy czwartego klucza. Trzy już umieściliśmy, teraz pora wyruszyć po czwarty, bo musimy się dostać do skarbca, do Vault. To jest nie do zniszczenia, ale ci już jak najbardziej tak. Aż. Dobra. Fajna broń, bo ona potem jeszcze zadaje jakieś obrażenia. Ach, ale ci mi też tu zadają. Dobra. Jest ich sporo. Weźmiemy sobie tutaj tego do pomocy. Tego też sobie weźmiemy. Kurde, mi tu walą z każdej strony. Wow, jeszcze latają duchy. Idą kolejni. Dobra, mamy wsparcie naszych tutaj umiejętności, naszych mocy, jak zwał, tak zwał. Kolejni atakują. Gdzieś tam jeszcze są, o właśnie. Ale mnie tu kurde dorwał. Co za stwory gówniane. Ach, tak czułem. Jeszcze mi tu jakiś biega. Jeden mi biega, drugi mi tam chyba lata. Te duchy tutaj jeszcze utrudniają całą zabawę. Wyzwanie mi halloweenowe kurde dali. Może da się to wyłączyć, może się nie da, nie wiem, nie sprawdzałem. Chyba się nie da. Ten się tutaj zakopał. Wylazł. Jesus, reload. Weźmy tego jeszcze. Niech mu dowali. Ginżesz, kurde, mendo. Jeszcze czerwony duch. Dobra, dostajmy się w końcu do tego skarbca jakoś. Teraz cisza, spokój. Rzut oka na mapę. Ja pierdzielę, ile tutaj drogi przed nami. No dobra, nie mamy wyjścia. Idziemy po samochód, po pojazd. Fajny odgłos, jak się biega po wodzie. Wszystko dopracowane, w każdym szczególe, nawet najmniejszym. Dobrze idę? Dobrze idę. Potem tam sobie podjedziemy. Może jakoś się, kurde, do tego skarbca do cholery dostaniemy. Jezus, ten skarbiec tutaj. Powinniśmy mieć czwarty klucz. To nam pozwoli uruchomić całą tą maszynę, powstrzymać Destroyera. A prędzej czy później czeka nas walka, podejrzewam, z Tyreen. Troja już załatwiliśmy. Zostaje Tyreen. No i jeszcze jakiś tutaj, General Trount. Też może być ciekawy koleś. Jezu, chyba nawet... Nie, dobrze wjechałem, widzę. To powinno dać się rozwalić. Dokładnie. Chwila oddechu. O, jakie rośliny wielkie. Oho. To tu nie o roślinach, tylko patrz co tu się dzieje. Rat. To tak jak mieliśmy przy pierwszym skarbcu. Wszystko fajnie, żeby jeszcze nie duchy, to wszystko super. Ten lata tutaj. Dobra, jeszcze jeden. Possessed Rat. O, jest szybszy. Już po nim. O, widzicie? Jeszcze wypuszczę jakieś gówno. O, właśnie. Z niego się chyba rodzą, albo i nie rodzą. Kolejni. Jesus Christ. Ach. Ale mucka znowu.
shit. Gińcie gnoje. To im chyba dodaje trochę życia, nie jestem przekonany. Teraz chyba nie ma komu. Ha. Dobra, niech se to lata. No, miejscowy świetne. Podoba mi się klimat eridiańskiej planety. Dalej. Są kolejni. Szkoda, że nikt z nami tutaj nie ruszył, nie wiem, no. Ten pierwszy First World Hunter, czy Tanis, czy ktokolwiek, nie? No po prostu my musimy wszystko, kurde, załatwiać za całą ekipę. Każdy się nami wysługuje. Jesteśmy, kurde, człowiekiem od brudnej roboty. A do mnie doskoczyłeś. I po na co ci to było, cwaniaku? Dobra. I ruszamy dalej. Kolejni. Najpierw tego. Już po nim. Dobra, dobra. Nie mów, że cię nie ostrzegałem, właśnie. Ciebie też ostrzegałem. Tam widzę już kolejnych. No, przebijanie się do skarbca nie należy do najłatwiejszych. O! Tego już nie mogę rozwalić. No to kiwam w oko. No patrzcie, patrzcie, jaki klimat. Fajne, kurde, przeciwnicy. Jakie fajne ziomalki. Ten coś chyba wypuścił na mnie. O właśnie. Gnojek. A! Zszokował mnie. Częstował mnie szokiem. Szokiem z elektryczności. Bajeczka, co? Świetnie, świetnie, jak ja lubię. Oho. Checkpoint. Kurde, z jakimś Trountem jeszcze będziemy walczyć do jasnej, ciasnej. Nie może być prosto. No dźwięki w tej grze to też pierwsza liga. Grafika, dźwięk, bajka. No, przez chwilę byłem cicho, żebyście tak mogli posłuchać w słuchawkach sobie tej muzyczki. No dobra, co jest? Schodzimy. No jednak, General Trout. Myśmy już z takim gnojem jednym walczyli. Take a look at me, little friend! Się znowu z nim będziemy bawić. Ładować go, chłopaki, z całej mocy. O! Ależ mi tu puściłeś, ściero. Już niestety mój klon chyba nie żyje. O shit. Fucking shit. Jeszcze biegają jakieś inne tu gówna. Jezu, ta kula biega za mną gdzieś. Właśnie tych pomocników wolałbym najpierw rozwalić. Oż ty gnoju. Szybko, dajmy mu tego. Niech się z nim bawi. Ależ on tym wali. Gint round. Ściero. O Jezu! Jeszcze mi tu walnął. Ja pierniczę, nie będzie łatwo, nie będzie łatwo, już widzę. Myślałem, że będzie trochę prościej. Dawać mi tu życie jakieś. Lecisz, dron.
Widzę, że nim tu coś się zacznie, to... Jezu, granaty! Wszystko lata. Ładują go tam moi. Dobra. Ładujemy. Kurde, chociaż mu te tarcze rozwalić. Wcale łatwiej nie idzie. Ten zbiornik to chyba on zgarnia krytykale. Tak, w ten zbiornik trzeba walić mu. Wtedy nawet jakby to co miał wypuszczać. O właśnie. O się. Setrand, znalazłeś kurde miejsce, żeby mi dokopać. Myślałem, że to ja ci dokopię. O Jezu! Szybko po życie coś zgarnąłem. Dobra. Bum. Ładujemy Trauta. W tą beczkę, w tą beczkę. Mało życia ma, mało ma. Jest! Jest! Poszło za pierwszym razem. Masz ty gnoju. Chyba puścił jakąś legendę, wieśniak. Cherry vanilla all the way, boyo. That path will lead straight to the vault. To sobie wezmę. Don't worry, I'll stand guard outside the machine. Operative skin. Yeah, tylko skórka. We got a universe to save. No i możemy iść dalej. Zaraz sobie sprawdzę. Zaraz sobie sprawdzę, co nam tutaj wpadła za strzelba fajna. To nie, to nie, to nie. To to było. Bim, bim, bim. Porównajmy. Damage. Całkiem, całkiem. Dobra, bierzemy. Fajne pukaweczki mamy. Cyk, 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 cyk. Coś tu jeszcze masz ciekawego? To można odblokować. To też można odblokować. Tego już nie odblokuję. Są pewne ulepszenia, których na razie nie chcę używać, a może warto. Nie, dobra. Zostajemy z tym, co mamy. Go to vault. Ja pierdzielę, zobaczcie. Ale fajosko, co? Idziemy. Tazendir Ruins. O, i to lubię, ruiny. Zobaczcie, tak jest. Taki właśnie klimat. Taki klimacik tych skarbców. Tak jak mówiłem już pewnie nieraz, nie jeden RPG by się nie powstydził tych tutaj miejscówek. No i my mamy taki trochę RPG z mnóstwem zbieractwa. Cadenza in two parts. Reach the temple. Pięknie. Zwiedzimy sobie świątynię, ale będziemy jeszcze się musieli, widzę, zmierzyć tu z różnymi badziewiakami. Boże, 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 Boże. O kurde. Ten dobry. Okej. Te duchy rąbane, no. Poszedł. Ja pierdziela, ale ich jest. Bum. Jeszcze gdzieś jest jeden. Dobra. Padli wszyscy. Aż ty. Ej, jeszcze nie wszyscy. Kurde blade. Ło. Jeszcze, jeszcze są obrońcy. Piernicze, no. Łatwo chociaż jednego. Poszedł. Do piachu. Przeładuj. A, jest gra szybka.
A, dostałeś tarczę, ale tylko na chwilę i miałeś... Oj, mi dowaliłeś, ty gdojarzu! Poszedł, poszedł! Tak, tak, jeszcze ty musiałeś tu być. O. Te duszki, jak się chyba przed nimi ucieka, to one i tak mają ileś życia. Na jakiś czas są wypuszczone. Reach the temple. No aż jestem ciekaw, co nas tutaj dalej czeka. O, w mordę. Czeka nas sporo bijatyki. Sporo strzelania. Już przylecieli, ale świątynia. Ja pierniczę. Eridiańskie klimaty. Typhon, how did you even find Necrodefeo? Yeah, Maya always said it was just a story. Ha! So did everyone! Except my wife Leda. She figured it out. After we got married on Pandora, we left to find Necrodefeo for our honeymoon. Well, we ended up crashing. Tam się musimy dostać. See, I put the ship on autopilot while we got busy. That's on me. And so was she. Anywho, no ale to chyba nie tak. Comlink was kaput, but we didn't care. We were in love. Leda, she was whip smart. And smart with the whip. Kurde, Dillion, ale ty masz gadane. Idź w cholerę. Gościu, nie da się słuchać tego momentami. Musimy iść tutaj dołem, naokoło. Ja pierniczę, jaka miejscuwa. Ogromna. Ta Zendir Ruins. Dobra, to idziemy. No ale zbliżamy się do końca bez dwóch zdań. Biegają robaki. Dobra. Ten jakby biegł z jakąś bombą, no właśnie. Nawiedzone wszystko, kurde. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Świetne dźwięki. Ale ich jest, wow, 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 wow. Szybciej. Ha! W sumie ten duszek, a przez moment mi pomógł. Bo też rozwalił tamte. O dziewiaki. Jeszcze biegają. Jezu, ile ich jest. Shit, kolejny. Kolejny nawiedzony smarkul. Czy one się kiedyś kończą? O, w mordę kopani, no. Jeszcze biegną. Całe przejście widzę takie. Wszyscy srańce. No, teraz ciszej. Na chwilę pewnie. No właśnie. Pełno ich tu jest. Aż ty mnie oplułeś. Znowu gdzieś nie spadł. Oż to mordę w mordę. Ja pierniczę. Mędy. No, przebić się tutaj to też nie jest taka prosta sprawa. Ten jest bardziej taki chroniony, ma jakąś tarczę. Na razie mnie nie atakuje, ścierus. Ale zaraz pewnie walnie czymś. Mantakore. Tak jak Manticora. Dobra, padłeś. O! Mordę w mordę, kolec! Dobra, udało się, idziemy. Zaraz sprawdzimy sobie w tym zakamarku, gówno jest. Jezu, jakie przebijanie. Nie są trudne, ale upierdliwe.
Dobra. Oho, już kolejni. Ten jakiś ognisty gnój. Wybuch. Tam u góry jest. Takiego jeszcze nie widziałem ducha. O jest, o jest. Jeszcze biegają. Fraglesy. No weź się tu kurde przebij. Nie chcę na razie uruchamiać tego klona. Chcę go na jakoś kurde większe starcie zostawić. Z tymi sobie poradzę. No tak jak mówię, są upierdliwe, są upierdliwe. Kurde, macie, dobra, bo już mnie wkurzacie. Dobra, ruszajmy. Jezu, weź się tutaj przebijaj. Jak my musimy iść w prawo? Najlepiej byłoby w prawo. O, kolejna Manticora. Ale mnie zaatakowała. Ginżysz, Mendo. Manticoriańska. O! Padł. Oj, znowu nim dojdziemy do skarbca, to tu minie i minie. No tak jak mówię, według mnie jesteśmy bardzo blisko końca w ogóle gry. Gry, którą śmiało można przechodzić w koopie. I kill ya! Czerwony duch i czerwony duch, badass ghost. Wymyślili gnojki, no. Jezus. Snajpery i tak nie używam, więc na razie nie biorę tej, albo wezmę sobie. Niech będzie w plecaku. Mamy miejsca. I kolejne. I kolejne gnoje. Do odstrzału. Jezu, Jezu, Jezu. Ale zadyma. Ja pierdziulę. Ale mnie zaskoczyła znowu. Pomocy. Niech ją trochę mój kurde dron strzela. Ona znowu pod ziemią, patrzcie. A! Razem wiedziałem, co kombinujesz, małpo. Dobra, padła. Jeszcze pada z go z niej. Jezus Maria. Puśćcie mnie już tam, gdzie trzeba, bo można zwariować z wami. Zobaczmy, czy dobrze idziemy. Dobrze, ale tutaj jaka długa droga przed nami, ludzie. Charnel Keep. Dobra, ja idę w prawo, tu nie muszę. Ten co pogada, my mamy checkpoint. Zaliczony? Chyba tak. Typhon się okazuje, że miał dzieci. Oj, się rozpędziłeś. I kolejne. Autofamo! To niedobrze. Postrzelam trochę ze strzelby. Zresztą całkiem dobrej. Jak widzę. Jezus Maria. Dawać mi tu wsparcie.
Ja pierniczę. A to mi szkoda naboi, no ale co zrobić? Trzeba będzie gdzieś się zaopatrzyć w jakimś sklepie. Już to gówno te duchy. Strzelba jest dobra. Nawet bardzo dobra. Ach. Dobra, gin. Ja pierniczę. W życiu się nie przebije tak. Ile ich tu biega, po prostu masakra. A przez te duchy zrobiło się trudniej. Get the new guy! Idiots! Idioci. Atakujcie mojego klona. Kretyni. O właśnie. Ja pierdziule. Strzelba jest gitara. Na co mogę przełączyć jeszcze? Sticky, impact, sticky, co by nam dało sticky? O nie, wolę impact. Jesus. Ja pierdziule. Matko święta! O Jezu, Jezu! Dobra. Pierniczy, przebijajmy się, bo naprawdę już tu lata. Już nie lata. W mordę! Czy tych gówien nie da ominąć? A może? A może? Ile można z nimi się bić? No i się zbliżamy, no i się zbliżamy! Na razie się pobawimy chwilę tą strzelbą. Mamy checkpoint, ale żadnego sklepu. Eridianie nie mieli sklepów. Coś mi tu lata. Dobra, przestało latać. Nie, lata jeszcze. Ładują do niego maliłańczycy, super. Dobra, strzelba spełnia swoją rolę. O kurde. Weź się tu kurde przebij. Ich jest tyle, że szok. Dajesz, lecisz. Jak nie klon, no to dron. Dobra. Ach. Dostał. Jeszcze gówno, no. Dawać mi tu jakiś sklep. Tu im postawię tego. Kurde, tam jakieś rakiety. Zbierajmy. Może teraz snajpera się przyda. Skąd to coś ładuje stamtąd? Padła? Nie, jeszcze nie. Kurde, to się, patrzcie jak to się przeładowuje do jasnej, ciasnej. Dobra, już po niej. Tu już mamy amunicję, jako tako. Coś mamy zamknięte, why? Nie wiadomo.
Dobra. Tego coś tutaj zmroziło lekko. Jeszcze jakieś te ich psy. Nullhound. Jezu, ile ich jest. Giń. Giń, ty durny psie. You couldn't hit a cow's arse with a banjo. Tamten, tu coś jeszcze wali z jakichś ognistych. Dobra, padł. Siedź. Kolejni lecą. Trzeba przetrwać. Nieskończoność nie będą się pojawiać. Ja pierniczę, ale mucka. Te mnie denerwują, te ghosty całe. O kurde. Dark Jet Trooper. To już po nim. O kurde. O, ale mi dowalił. Śmiem mu ze strzelbuchy. To mu trochę pozabiera. No właśnie, ona dobrze działa. Tych twardzieli. Jeszcze chyba jeden został. Nie, coś jeszcze przyleciało. Coś jeszcze tutaj przyleciało. O. Dobra. Jeszcze jeden gnój. Ja pierdzielę, ile was jest. Co za mędy. Dobra, w końcu. O, w mordę, patrzcie, co tu się wyprawia. Jezus Maria, strzelbę chciałem. Otóż to. No. Po nim. Jeszcze gdzieś. Jest, koleś. Tak tracisz zdrówko. Szybki cwaniaku. Dobra, możemy się przebijać dalej. No. Clear Marine Forces. Oczywiście. Jeszcze maliłańskie siły gdzieś tu są. No i mamy wielką kurde salę. Tą walkę sobie zostawię na kolejny odcineczek, moi drodzy. Footstep of Giants. Dalej będziemy się przebijać, ale jesteśmy blisko skarbca. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kto wie, może tutaj jeszcze co nieco pozwiedzamy. Widzę, że tutaj mamy jakieś wejścia, przejścia. Dobra, i tak tą salę trzeba oczyścić. To sobie zostawimy na kolejny odcinek. Trzymajcie się. Cześć.